Czy są już plany na wykorzystanie środków unijnych w kolejnych latach? Mam nadzieję, że te środki spowodują zmiany w naszym mieście, bo to są bardzo szeroka gama wykorzystania środków unijnych. My zaczęliśmy od niewielkiego projektu e-administracja. Prowadziliśmy bezpłatne punkty dostępu do internetu w takich najbardziej uczęszczanych miejscach w Płońsku, w tym Miejskim Centrum Kultury, Bibliotece, ZGM-ie, Hali Sportowej, Urzędzie Miasta i innych. Potem projekty drogowe, które robiliśmy ze środków unijnych, już omawiano tutaj obwodnica wschodnia. Projekty miękkie, czyli projekty dla przedszkoli, również w ramach projektów tak zwanych miękkich, czyli projektów na edukację, na naukę, na podnoszenie kwalifikacji. I z tych projektów też mam nadzieję, że to jest korzysta kilkaset dzieci płońskich, no może nawet więcej, jak 1000. Więc to jest no, znaczenie dla podnoszenia jakby wiedzy, uczenia się, pozyskiwania wiedzy bardzo duże. No i jeszcze MOPS realizuje swoje projekty związane z kształceniem osób bezrobotnych i pozyskiwaniem przez nich zawodu i potem znajdowaniem pracy. Trochę z innych źródeł, ale pozyskiwaliśmy też bardzo duże środki z ekofunduszu na ekologię. Te pieniądze w wysokości przekraczającej 22 miliony złotych, które pozyskaliśmy na budowę elektrociepowni opalanej biomasą, za której dostał bardzo wiele nagród ekologicznych, w cudzysłowie. Ostatnio lider zielonej energii. Ale również na budowę zakładu zagospodarowania odpadów przy oczyszczalni, gdzie jest sortownia śmieci, gdzie odzyskuje się surowce wtórne. Więc mówiliście już, że nawet taki mały projekt jak zwrot środków na zabudowę kanalizacji przy ulicy 19 stycznia, również to są środki unijne. Czekamy na rozstrzygnięcie następnych kilku projektów, z których najbliższy jest, są duży projekt, prawie 12 milionów złotych w ramach rewitalizacji, na modernizację i przebudowę Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku. Projekt na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, w tym to jest Szkoła Podstawowa nr 3, Gimnazjum nr 1 oraz Ośrodek Wielofunkcyjny w Goszczycach. One są tuż przed końcową oceną i ostatecznym rezultatem. Mam nadzieję, że to się stanie w tym roku. Kluczowy projekt z ekologii na oczyszczenia rutek ze szlamu, budowę nowych zbiorników na rzece Płonce od mostu kolejowego do Poświętnego. Projekt na monitoring wizyjny. Jeszcze niedokończona procedura związana z przyznaniem środków, chociaż tutaj są jakby mniejsze szanse na pozyskanie tych środków niż w przypadku tych pierwszych, więc w tej chwili jest to taka bardzo ważna ścieżka finansowania bardzo ważnych zadań dla mieszkańców Płońska. To jest infrastruktura drogowa, budowa dróg, to jest budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej, to jest kultura, to jest sport, to jest w zasadzie każda dziedzina w wypadku projektów miękkich, gdzie jest edukacja. Bo tam są już zajęcia zainteresowani, nauka języków i bardzo wiele różnych dziedzin. Pomoc osobom bezrobotnym, zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu, czyli nauka posługiwania się internetem i łatwy dostęp do internetu. Trudno przecenić. Bez środków unijnych tych projektów w Polsce by nie było. Mam nadzieję, że w następnej perspektywie unijnej uda nam się pozyskać środki, a czeka wiele następnych zadań, od choćby dworzec, który budynek dworca kolejowego, który miasto pozyskało, budowa hali sportowej przy gimnazjum nr 2, gdzie sporządzamy projekt w roku 2012 na tę halę. Czy następna obwodnica Płońska, tym razem większa i dłuższa obwodnica zachodnia od ulicy, od trasy nr 10 do trasy nr 7 poprzez ulicę Mazowiecką. Most na rzece, skrzyżowanie z ulicą
Płocko, most na rzece Płonce i wyjście na trasę Płońsk-Babaszewo i ewentualnie dalej poprzez Ćwiknię do ulicy Granicznej do trasy numer 7. Mam nadzieję, że środki unijne będą w rozdaniu 2014-2020. A jako burmistrz bardzo cieszę się, że wy się interesujecie Płońskiem generalnie i że interesujecie się również instrumentami finansowymi, jakie Unia Europejska przekazuje dla naszego kraju, dla naszego miasta. Dziękuję bardzo.